To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. W ostatnich dniach weszła w życie ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczyna proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną, a następnie przyłączenia jej do grupy kapitałowej CPK. W związku z tym naszym dzisiejszym gościem jest Iwona Nowak, która ma ponad 10-letnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim i w spółce naszej Centralnym Porcie Komunikacyjnym jest dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Korporacyjnej. Cześć, dzień dobry. Cześć, witaj. Jesteś jednocześnie liderem zespołu odpowiedzialnego za proces połączenia CPK i PPL. Jak idą prace nad tym projektem? Prace idą bardzo dobrze. Myślę, że w głównej mierze dlatego, że nie czekaliśmy na dzień wejścia ustawy w życie, a rozpoczęliśmy te prace wiele tygodni wcześniej. Dzięki temu zarówno spółka CPK, jak i przedsiębiorstwo państwowe PPL mogło ze swoich struktur wyznaczyć najbardziej odpowiednie osoby do tego zespołu, dobrać odpowiednie kompetencje. Zespół mógł się zintegrować, zmapować wszystkie procesy, które są niezbędne do przeprowadzenia zarówno przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, jak i później połączenia jej z Centralnym Portem Komunikacyjnym. W związku z tym obecnie jesteśmy w fazie realizacji tych procesów. Na obecnym etapie nic nas nie zaskakuje, wszystko idzie zgodnie z planem, więc oby tak dalej. Czyli spółki są przygotowane do procesu i on się toczy. Zastanawiam się, czy włączenie przedsiębiorstwa państwowego PPL w struktury spółki CPK to dobra wiadomość dla polskiego rynku lotniczego, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że jak najbardziej to dobra wiadomość. Konsolidacja polskiego rynku lotniczego to bardzo pozytywny proces i pozwoli na wzmocnienie naszej pozycji na mapie rynków lotniczych w Europie. Idziemy śladami trendów, które obowiązują w innych krajach europejskich. Jednoczymy swoją siłę, wymieniamy się doświadczeniami, know-how. Myślę, że to ma bardzo pozytywny wpływ nie tylko na rynek lotniczy ogólnie, ale na każdą ze spółek konkretnie. No oczywiście przyszłość pokaże, jak nam ta współpraca wyjdzie, natomiast jesteśmy pełni optymizmu i wydaje nam się, że jest to najwłaściwsze rozwiązanie, najwłaściwszy kierunek. No właśnie, powiedziałaś, że jest to dobre rozwiązanie dla obu spółek. Wiele osób, wielu naszych słuchaczy na pewno zastanawia się, czy PPL na pewno potrzebuje tej konsolidacji? Bez tej konsolidacji PPL nie ma większej możliwości rozwoju. Jest to wieloletnie przedsiębiorstwo o bardzo dużej tradycji, o olbrzymim doświadczeniu, ale niestety bez możliwości dalszego rozwoju. Połączenie z Centralnym Portem Komunikacyjnym to zagwarantowanie PPL dalszego rozwoju i prowadzenia swojej działalności na dużo większą skalę. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. PPL jest przedsiębiorstwem państwowym. Zanim powstanie grupa kapitałowa CPK, musi być przekształcony w spółkę akcyjną. Dlaczego tak właściwie jest to konieczne i kiedy nastąpi to przekształcenie? Oczywiście jest to konieczne z uwagi na przepisy prawa. Przedsiębiorstwa państwowego nie jesteśmy w stanie wnieść do spółki prawa handlowego, natomiast jest to też potrzeba biznesowa, ponieważ przedsiębiorstwo państwowe jest dosyć mocno archaiczną formą prowadzenia działalności. PPL odczuwa to na każdym etapie współpracy z kontrahentami, kiedy jest ograniczany swoją formą prawną, dotychczas obowiązującą. Dlatego zmiana ta jest potrzebą nie tylko tego procesu, ale też potrzebą bycia na rynku lotniczym i współpracy z kontrahentami zewnętrznymi. To jeszcze dopytam, kiedy w harmonogramie, kiedy zgodnie z harmonogramem planowane jest przekształcenie w spółkę akcyjną? Ustawodawca w ustawie jasno wskazał nam terminy. Mamy 6 miesięcy na przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną i takie terminy też zostały uwzględnione w harmonogramach. Na chwilę obecną nie widzę zagrożenia niedotrzymania tego terminu.
A następny krok po przekształceniu w spółkę akcyjną to? To już przeniesienie akcji przyszłej spółki akcyjnej, którą się stanie PPL, na podwyższenie kapitału Centralnego Portu Komunikacyjnego, dzięki czemu nowym właścicielem PPL stanie się Centralny Port Komunikacyjny, a nie Skarb Państwa w sposób bezpośredni. PPL jest też właścicielem, posiada udziały w większości polskich portów regionalnych. Czy grupa kapitałowa CPK to szansa czy zagrożenie dla portów regionalnych? No zdecydowanie szansa, dlatego że ta konsolidacja rynku lotniczego nie dotyczy tylko Centralnego Portu Komunikacyjnego i lotniska Chopina, ale dotyczy wszystkich portów w naszym kraju, portów regionalnych. Stworzymy grupę wsparcia dla tych portów. Prognozy IATA jasno wskazują, że porty, regionalne porty lotnicze czeka rozwój. Zatem warto, abyśmy wspólnie dzielili się swoim doświadczeniem i mogli budować silną bazę rynku lotniczego, tak aby nasi pasażerowie byli z niej zadowoleni. Wspomniałyśmy o portach regionalnych. Chciałabym na zakończenie, żebyśmy z kolei spojrzały szerzej na branżę, czyli czy podobne rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą lotniskową funkcjonują na innych rynkach? Mam tu na myśli takie właśnie grupy kapitałowe, jak ma powstać grupa kapitałowa CPK. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o rynek europejski, to chociażby Aéroport de Paris jest najlepszym przykładem tego, że jedna spółka, która kiedyś należała do Skarbu Państwa, była przedsiębiorstwem państwowym, a w 2005 roku została przekształcona w spółkę publiczną, zarządza 14 portami lotniczymi. Podobnie jest w Szwecji, gdzie już szwedzka spółka państwowa zarządza 10 największymi lotniskami. Jest to trend, który jest widoczny w wielu państwach i wskazuje na korzyści wypływające z takich rozwiązań. To pozytywna informacja, że w Polsce będziemy mieli grupę kapitałową na, można powiedzieć, miarę zachodnich grup kapitałowych, zarządców infrastruktury lotniskowej. No dobrze, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i jednocześnie życzę powodzenia w realizacji projektu. Dziękuję bardzo. To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.